Gościmy Patrycję Adamkiewicz, olimpijkę, pierwszą olimpijkę z gminy Jarocin, wychowaną tu w Jarocinie, urodzoną w Jarocinie i zawodniczkę, która rozpoczynała karierę swoją w taekwondo w klubie MUX Białe Tygrysy Jarocin. Patrycjo, chciałbym, żebyś najpierw powiedziała, jak wygląda droga na Igrzyska Olimpijskie. Co trzeba zrobić, żeby zostać olimpijczykiem? Oczywiście droga na igrzyskach w każdym sporcie wygląda zupełnie inaczej. W taekwondo ta cały proces kwalifikacji jest naprawdę bardzo trudny i bardzo długi. Tak naprawdę po ukończonych igrzyskach można już zacząć myśleć o kolejnych, ponieważ my zbieramy punkt do rankingu olimpijskiego. I później właśnie pierwszą taką metodą jakby kwalifikacji na igrzyska jest właśnie kwalifikacja za pomocą rankingu olimpijskiego. I z rankingu dostaje się 6 pierwszych dziewczyn, które są po prostu w pierwszej szóstce. A reszta dziewczyn ma możliwość zdobycia swojego miejsca na igrzyska poprzez zdobycie jakby właśnie miejsca w turnieju kwalifikacyjnym do odpowiedniego kontynentu. I każdy kontynent ma taki właśnie swój turniej, z którego dostają się dwie pierwsze osoby. No jedynie w Australii tam jest taki wyjątek i tam po jednej osobie się dostaje. No i wiadomo, po prostu te punkty zbieramy z turnieju na turniej. I po prostu z wygranego na przykład Pucharu Świata mamy 10 punktów, więc po prostu im więcej punktów, tym lepiej. No i wiadomo, po prostu pod koniec roku jest lista ogłoszona osób, które jest w pierwszej szóstce, a reszta ma jeszcze szansę na takich turniejach kwalifikacyjnych. Czyli po prostu trzeba startować w imprezach odpowiedniej rangi. Tak. Każda impreza, im wyższej rangi, tym więcej jakby mamy punktów możliwych do zdobycia do tego rankingu. Na przykład na Mistrzostwach Świata tych punktów jest do zdobycia o wiele więcej niż na Pucharze Świata. Dlatego bardzo ważne jest właśnie uczestnictwo w różnych turniejach rankingowych, które dają nam te dodatkowe punkty. Mhm. Powiedz nam, która byłaś w rankingu olimpijskim w tym momencie, kiedy był on ogłaszany, w momencie, w którym ten ranking był już zamknięty, tak? Ja byłam na 16 miejscu. Tak, w rankingu olimpijskim byłem na 16, a w światowym na 9. No ale wiadomo, po igrzyska jest brany pod uwagę tylko ten olimpijski. Czyli więc troszeczkę zabrakło. Troszeczkę zabrakło, ale pniesz się w tym rankingu? Tak, miesiąc przed igrzyskami byłam już na 14 miejscu. No teraz dodatkowe punkty dostanę po właśnie igrzyskach, więc zobaczymy, na które miejsce teraz się przesunę. No też wiadomo, dziewczyny, które były wyżej w rankingu, też zbierają te punkty już bardzo długo, więc są o wiele starsze niż ja, więc bardzo możliwe, że też już zakończą swoją karierę, więc trzeba czekać i obserwować, kto po prostu wypadnie z tego rankingu. Mhm. Czyli ty z rankingu nie mogłaś uzyskać kwalifikacji olimpijskiej, musiałaś wziąć udział w tych eliminacjach europejskich, tak? Tak. No i wróćmy do tego momentu historycznego, czyli do tego turnieju majowego w Sofii. Jak to wyglądało? Sama droga do tego turnieju była bardzo długa, ponieważ same kwalifikacje miały być już w ubiegłym roku. Każdy kontynent właśnie miał w innym miesiącu turnieje i Europa i Azja jako jedyne nie ukończyły tych turniejów, a inne kontynenty tak, więc oni mieli ten czas przygotowań jeszcze dłuższy. No tak naprawdę o tym, że te kwalifikacje odbędą się w maju, dowiedzieliśmy się w grudniu, więc trzeba było być cały czas w gotowości jakby przedstartowej i trzymać tę formę i spędziliśmy po prostu cały ten okres na zgrupowaniach, na startach kontrolnych, po prostu też pierwsze starty po pandemii odbyły się w grudniu, były to Mistrzostwa Europy w kategoriach olimpijskich. Później były pierwsze puchary w Bułgarii, w Turcji i też taka zupełnie nowa odsłona tych zawodów, ponieważ wszystko było w zamknięciu, bez publiczności, więc coś nowego. Całkiem inna formuła. Tak. No i w tej Sofii spisała się rewelacyjnie.
Tak. Bardzo, bardzo super się czułam po prostu na tych zawodach. Już na samej rozgrzewce czułam, że mam ten dynamit w nogach. Też rozpiska bardzo mi się poszczęściła, ponieważ dziewczyna wyżej w rankingu z Hiszpanii nie pojechała na te kwalifikacje, więc cała rozpiska uległa zmianie i trochę na moją korzyść. A wiadomo, taką rozpiskę po prostu trzeba wykorzystać i mi się to udało i jestem po prostu bardzo zadowolona z siebie. Te eliminacje też trochę się pod ciebie ułożyły, tak? Belgijka, której troszeczkę się obawiałaś, wcześniej przegrała z Finką. I to cię jeszcze uskrzydliło. Tak, no tej Belgijki obawiałam się najbardziej, patrząc na to, że była właśnie po mojej połówce, czyli mogłam się z nią zmierzyć w pojedynku o po prostu o igrzyska, albo nie, tak, o awans. Przez to, że przegrała z Finką, to uwierzyłam jeszcze bardziej w to, że ja jestem w stanie po prostu to zrobić. Z tą Finką też już wcześniej się spotkałam parę razy i to też jest bardzo doświadczona zawodniczka, była i w Londynie, i w Rio na igrzyskach i po prostu ona taką jest też niespodziewaną bardzo zawodniczką, ale poprzednie walki też każdy udało mi się z nią wygrać, więc po prostu chciałam pokazać to, że przegrana miesiąc wcześniej z Belgijką po prostu no była takim wypadkiem przy pracy, tak, i że ja jestem jakby aktualnie lepsza od niej i po prostu chciałam pokazać jej, że ja z Finką potrafię łatwo wygrać. No i tak się stało. Zdeklasowałaś Finkę. Tak, tak. Bardzo wysoki wynik. Nie uzyskała żadnego punktu, co jeszcze bardziej sprawiło, że byłam szczęśliwa z tego wyniku. No, ale przede wszystkim chyba byłaś szczęśliwa z tej kwalifikacji olimpijskiej. Tak, tak. Było to bardzo, no było to moje wielkie marzenie po prostu, żeby dostać się na igrzyska i byłam bardzo szczęśliwa, po prostu czułam spełnienie swoich marzeń wtedy. Bo dodajmy, na igrzyska jedzie 16, akurat w twojej kategorii tak się zdarzyło, że było 17 zawodniczek, tak? Czyli naprawdę ścisła światowa czołówka. Tak, tak. Właśnie na igrzyskach jest 16 albo 17 osób. U mnie jeszcze doszła dziewczyna po prostu z gospodarzy. I po prostu ja tak jeszcze nie patrzę na to z tej strony, ale powinnam właśnie, że to jest pierwsza 17 najlepsza na świecie i no każdy chciałby, uważam, że każdy, kto trenuje jakiś sport, no chciałby być na tym miejscu osób, które są właśnie tam na w takim gronie, patrząc na to, że każdy kontynent miał swój oddzielny turniej, a przecież Europa jest takim kontynentem, gdzie jest bardzo wiele bardzo dobrych zawodniczek, więc po prostu te eliminacje no, są bardzo trudne w niektórych kontynentach, niektórych trochę łatwiejsze, no bo wiadomo, tam w Afryce nie ma aż tylu zawodników, więc no, trochę szkoda też, że nie ma typowo światowych kwalifikacji, no ale bardzo się cieszę z tego, że mogą się znaleźć w tym gronie tych najlepszych zawodników i po prostu zapisać się w historii tych igrzysk. Czyli igrzyska są też w taekwondo, przynajmniej pod tym względem, innym turniejem, że trudniej się na nie dostać niż na przykład na Mistrzostwa Świata, prawda? Tak, na Mistrzostwa Świata tak naprawdę nie ma żadnych takich typowo kwalifikacji. To każdy kraj jakby ustala składy reprezentacji, a u nas na igrzyska jest naprawdę bardzo trudno się dostać. Właśnie są tylko te dwa sposoby. W czasie kwalifikacji i w czasie rankingu, więc tych szans mamy bardzo mało, żeby się zakwalifikować i po prostu taki turniej kontynentalny jest już taką jakby ostatnią nadzieją na igrzyska, czy o awans, czy nie. Zanim już dojedziemy do Tokio, to chciałbym, żebyś opowiedziała trochę, jak wyglądały twoje przygotowania do igrzysk. Do samych igrzysk, tak? Tak. Turniej kwalifikacyjny no, był stosunkowo dosyć późno, bo był w połowie maja, a mój start na igrzyskach był pod koniec lipca, więc dużego jakby odstępu czasowego nie było. No ale cały ten okres spędziłam na obozach. Też miałam jeden start kontrolny w Meksyku i tam też w Meksyku zostaliśmy na zgrupowaniu
zagranicznym, gdzie mogłam trenować z reprezentantami z różnych innych krajów, takich, których no, nie spotykam po prostu w Europie, bo to tam właśnie byli reprezentanci Wenezueli, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Meksyku, więc naprawdę coś innego. Mhm. Po powrocie z Meksyku, a przed Meksykiem jeszcze byłam na obozie z Zakopanem, po Meksyku byłam na obozie w Auschwitz, później miałam jeszcze obóz w Warszawie z reprezentantkami Czech i Litwy. Później jeszcze byłam na kolejnym zgrupowaniu Władysławowie, więc tak naprawdę odstęp między zgrupowaniami był 2 lub 3 dni i po prostu przepakowywałam tylko ubrania i jechałam na kolejne zgrupowanie, więc po prostu cały czas byłam na obozach i też no w międzyczasie jeszcze studia i jeszcze chciałam znaleźć czas dla rodziny. Po prostu jak miałam wolne, to od razu jechałam tutaj do domu, do Jarocina. Również moi rodzice odwiedzili mnie w Warszawie, więc po prostu... Bardzo intensywne były te 2 miesiące. Tak, bardzo intensywne, bardzo. Dobrze. Co cię zaskoczyło po przylocie do Tokio? Czy było coś takiego, co cię zaskoczyło? Jak wyglądały twoje wyobrażenia o na przykład wiosce olimpijskiej, a rzeczywistość w Japonii? Dużo osób przed samym wylotem mówiło mi, że tam będziemy mieć bardzo duże ograniczenia, jeśli chodzi o wszystko związane z COVID-em. O to, że nie będziemy mogli się poruszać po wiosce i być cały czas w maseczkach. No trochę inaczej to wyglądało, no bo Japończycy bardzo się dobrze przygotowali, jeśli chodzi o samą organizację. Sama wioska olimpijska była bardzo wielka i bardzo różnorodna. I oczywiście wszędzie chodziliśmy w maseczkach i na stołówce też każdy miał swoje osobne jakby miejsce, taką pleksą po prostu oddzielone. Ale nie było żadnych takich ograniczeń, że nie możemy się poruszać po wiosce, więc można było swobodnie chodzić po niej, korzystać z atrakcji, które wioska nam oferowała. W pokojach też mogłyśmy ze sobą rozmawiać, wiadomo, kontakt trochę był ograniczony. Codziennie wykonywałyśmy testy właśnie typowo na COVID, ale na szczęście zawsze były negatywne. No, ale to na pewno też troszkę uciążliwe było. Trochę tak. Był taki trochę stres, czy akurat dzisiaj nie przyjdą pozytywne wyniki. No i to, że po prostu codziennie nadczo trzeba było oddawać próbkę śliny, tak, ślinę do badania. No i zdarzały się przypadki, na szczęście nie u nas w kadrze, że takie wyniki wychodziły. W taekwondo właśnie 2 były takie przypadki i dziewczyny niestety były odsuwane z rywalizacji. Więc po prostu był trochę stres z tym związany. Ale tak generalnie cała organizacja była naprawdę na bardzo wysokim poziomie, wszystko dopilnowane. No oczywiście nie mogliśmy wychodzić spoza wioski, więc cały czas byliśmy w wiosce olimpijskiej. Jedyne miasto, co widziałam, to po prostu z szyb autobusu, jak na trening jeździłam. Czyli zwiedzanie odpadało. Tak, odpadało niestety. A jak w samej wiosce olimpijskiej, przed rozpoczęciem igrzysk, z doniesień prasowych różnych było słychać, że niektórzy sportowcy narzekali na przykład na łóżka podobno zrobione z kartonu. Tak, zgadza się, łóżka były zrobione z kartonu. Po prostu nie wiem, jak to było zmontowane, ale na kartonach był ułożony materac. Po prostu tak spaliśmy, ale ja uważam, że super pomysł taki, w sensie taki mi się wygodnie spało, ja nie miałam problemów, tak, bo lubię twarde po prostu łóżka. Wysypiałam się też, no było to coś nowego, nigdy nie widziałam zrobionego łóżka z kartonu, więc po prostu coś ciekawego. Nie widzieliście, że to jest karton, tak? Tak, po prostu były kartony odsłonięte i też również oparcie już na łóżku, no było typowo odsłonięte i wyglądało jak złączone kartony ze sobą. Jeszcze lampka nocna była przyczepiona na oparcie, więc
się zastanawiałam, jak to się trzymało. No i bałam się po prostu zepsuć to. No właśnie, miałem zapytać, czy nie było obaw o to, że zniszczycie po prostu to. Trochę było, więc trzeba było uważać, ale się trzymało, więc wszystko chyba było dobrze zmontowane. A ktoś narzekał na te łóżka, że niewygodne na przykład, że nie może spać przez to, że boi się właśnie, żeby się nie zapadło pod zawodnikiem? No, ja nie słyszałam takich skarg na ten temat. No mój trener również mówił, że się wysypia, więc nie, w moim okręgu nie słyszałam takich rzeczy. Mhm. A czy coś jeszcze zaskoczyło Was w wiosce olimpijskiej, w pokojach? Nie wiem, Japończycy na przykład znani są z nowinek technologicznych, z miniaturyzacji. Czy było to zauważalne? No w toalecie były toalety po prostu na pilot, które można było wykorzystać do umycia całej toalety. Ale oczywiście było po japońsku, więc nic nie zrozumiałam, więc nawet nie próbowałam nic tam klikać. Generalnie te mieszkania, w których mieszkaliśmy, to były apartamenty 8-osobowe, były 4 pokoje po 2 osoby. Były oddzielone takimi dosyć cienkimi ścianami, więc wszystko było słychać i też trzeba było uważać, żeby za mocno nie uderzyć w ścianę, też żeby po prostu dziury nie zrobić. Nie, akurat nie było kartonowe, ale było widać, że nie jest takie dokończone. Często też Japończycy przychodzili do nas po prostu sprzątać to mieszkanie i jak przychodzili, to byli tacy bardzo, bardzo śmieszni i tacy, że cały czas się nam kłaniali, przepraszali nas nie wiadomo za co, wycierali dosłownie wszystko, nawet kontakty, żebyśmy po prostu, nie wiem, nie zaraziły się od siebie, więc to taka uprzejmość Japończyków mnie bardzo zaskoczyła. Tak za każdym razem się kłaniali, jak nas widzieli, albo jak nas prowadzili gdzieś. To było widać taką uprzejmość z ich strony. Tylko też do końca nie wiem, czy to była taka szczera uprzejmość, ale uśmiechali się praktycznie cały czas. To leży w ich kulturze chyba, taki po prostu naród. Taki sposób bycia na co dzień. A jak jedzenie? Jak stołówka? Stołówka była bardzo duża, miała 2 piętra. Różnorodność posiłków naprawdę była bardzo duża, ponieważ mieliśmy kuchnię z całego świata. Można było po prostu wybierać, w czym się chciało. Były oddzielnie działy typu pizza pasta, czyli włoska kuchnia. Później była kuchnia na przykład wegetariańska, kuchnia bez glutenu nawet była, japońska, grill bar, coś takiego, tak się po prostu nazywało. I naprawdę było bardzo dużo do wyboru. No oprócz tego był dział, gdzie były same pieczywo, gdzie były same owoce, była wielka lodówka z napojami, można było brać po prostu ile się chciało. Pełno właśnie też takich działów, gdzie były jogurty, jakieś sałatki, owoce, więc po prostu codziennie można było komponować zupełnie inny posiłek. I oczywiście Japończycy nam nakładali całe jedzenie. My po prostu podchodziliśmy z tackami i oni nam je nakładali i po prostu później też była segregacja, więc każdy zawodnik musiał segregować odpowiednio, wrzucać resztki albo talerzyki do odpowiednich koszy, więc wszystko było bardzo ułożone. No sama stołówka robiła wielkie wrażenie, bo tych stołów było naprawdę bardzo dużo i oczywiście każde siedzenie było dzielone tą pleksą, jak już mówiłam, więc to ciekawie jak wyglądało. I była oczywiście czynna całą dobę, więc można było iść, o której się chciało. Czyli nie było podzielone w ten sposób, że na przykład jeżeli idzie na śniadanie czy inny posiłek ekipa polska, to w tym czasie nie może korzystać z żadna inna? Nie. Tak, każdy mógł iść, o której godzinie chciał i po prostu bywały godziny, gdzie było bardzo dużo tych ludzi. No to najlepiej po prostu, były takie monitorki pokazane, czy więcej ludzi jest na pierwszym piętrze, czy na drugim, po prostu najlepiej było tak unikać tam, gdzie jest ten wielki tłum, ale nie było takich podziałów, jeśli o to chodzi, że każdy kraj miał swoje godziny.
Oczywiście był taki podział, jeśli chodzi o posiłki, typowo, że od którejś do którejś godziny były typowo tam śniadania wydawane, od którejś do którejś kolacje i obiady, ale jeśli chodzi o to, że takie bardzo obostrzenia, to nie. Mhm. Czyli w samej wiosce olimpijskiej mogliście się kontaktować ze sportowcami, czy z własnej ekipy, czy też nawet ze sportowcami z innych ekip? Tak, tak, bez problemu można było się spotykać z innymi sportowcami. Oczywiście to w wiosce mogły być tylko osoby, które startowały, jak ja byłam, no to ci sportowcy, którzy startowali od razu po rozpoczęciu, jak jest na początku, można było przyjechać do wioski 5 dni przed swoim startem, więc na przykład ja od razu po starcie Oli musieliśmy od razu opuścić wioskę, bo przyjeżdżały inne ekipy, które miały za 5 dni swój start, że tak powiem, więc ja się tam też z połową naszej reprezentacji nie widziałam, bo po prostu oni przyjechali później, bo mieli później starty i to tak, na początku byli tylko ci, co startowali na początku samych igrzysk, ale po prostu była taka możliwość kontaktu z innymi, więc... To do tego dojdziemy za chwilę, a teraz już może przejdźmy bezpośrednio do Twojego występu. Mhm. Może jeszcze nie do występu. Najpierw, jak tam na miejscu przygotowywałaś się do swojego startu? Na miejscu miałam codziennie treningi. Dzień przed startem, akurat wtedy nie miałam treningu. W samej wiosce jeszcze mieliśmy wielką siłownię dostępną, więc też kontynuowałam swoje treningi rozpisane na siłowni. A jeśli chodzi o treningi typowo taekwondo, no to musiałam jechać autobusem 30 minut. Tam każdy kraj miał o odpowiednich godzinach jakby zarezerwowaną salę do treningów i też mieliśmy jakby taką salę na wyłączność, byliśmy tylko my. Czasami się tak zdarzyło, że był jeszcze ktoś z innego kraju też, kto był na przykład, no, miał jednego reprezentanta. No, przez pierwsze dni byłam sama z trenerem i sparring partnerem, ponieważ Ola doleciała do nas później, więc to nam właśnie sparring partner, znaczy mi sparring partner dużo pomagał i on robił właśnie za taką ruchomą tarczę. Tak. Karol Robak, bo to właśnie on był tam sparring partnerem, olimpijczyk z poprzednich igrzysk w Rio. Czy udzielał wskazówek jakiś jako doświadczony już zawodnik, który brał udział w igrzyskach? Pomagał w jakiś sposób pod tym względem? No, uważam, że tak. Uważam, że Karol dużo mi pomógł, jeśli chodzi o same treningi, jak i też jakby samopoczucie, bo on wprowadzał taką atmosferę, taką luźniejszą. Karol jest taką właśnie osobą, która dużo żartuje, dużo mówi, więc nie było tak sztywno przez to. I tak, dzielił się też z nami swoimi przeżyciami z poprzednich igrzysk i to też bardzo dużo mi pomogło. Wiadomo, co do treningów, no to Karol jest dużo wyższy i cięższy ode mnie, więc no tak. Były wymagające te treningi. Były wymagające i po prostu też musiał dostosować odpowiednią siłę do mnie, żeby ci krzywdy nie zrobić. Tak, tak, ale bardzo się cieszę, że był tam z nami, bo no wiadomo, trener inaczej trzyma tarczę i też nie widzi wtedy, czy jest coś do poprawy, więc lepiej jak stoi obok i przygląda się po prostu temu i jakieś swoje uwagi dodaje. Mhm. No dobrze. Startowałaś już w drugim dniu igrzysk, bardzo szybko. Jak myślisz, czy to był dobry moment? Dobrze, że tak się stało, że tak szybko na początku igrzysk startowałaś? Czy lepiej by było jednak, na przykład tak jak Ola, troszkę później? No są i plusy, i minusy tego startu. Znaczy, według mnie lepiej by było, jakbym startowała właśnie może dzień albo dwa dni później. Ale na ostatniego dnia nie chciałabym startować. Patrząc na to, że właśnie jak tam już się jest na igrzyskach, no to no, nie można się doczekać tego startu i jak się widzi innych zawodników, którzy zdobywają już medale albo właśnie startują, no to też rośnie taka
presja. Presja i też tak właśnie takie emocje rosną, więc no ja jeszcze startując drugiego dnia nie zdążyłam jakby też nabrać całej tej presji i w ogóle tego wszystkiego. Generalnie jak jeszcze gdzieś na zawody typu Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, no to moja kategoria wagowa przeważnie startuje w pierwszych dniach, więc no to też nie była jakby taka nowość dla mnie. Dobrze. Co czułaś wychodząc na matę olimpijską? Szczerze mówiąc, aktualnie nie jestem w stanie sobie przypomnieć, co czułam, ale wiem, że znaczy mogę powiedzieć, że to były zupełnie inne zawody niż typowy właśnie Puchar Świata czy Mistrzostwa Europy i po prostu już samo wyjście na tą wielką arenę, że tak powiem, i matę, no to było coś niesamowitego. Generalnie trybuny były puste, byli tylko zawodnicy, no częściowi zawodnicy, którzy startowali też tego dnia, ale no to nie było nowością, bo już wcześniej startowałam z pustymi trybunami, ale nigdy na takiej wielkiej sali i po prostu jak się wyszło już za tą kotarą, no to się tak czuło taki jakby taki blask, takie zupełnie coś innego, takie, że to już jest, że to jest ten moment, że to już jest to. I no, generalnie na tej sali było bardzo zimno, więc też, no, też trochę moja cała rozgrzewka trochę tak jakby, nie wiem, troszeczkę właśnie ostygła, ale te emocje, które tam miałam, no to naprawdę nigdy tak się nie czułam. Też te właśnie światła myślę, że dużo, dużo dały i sam ten odgłos syreny na macie, nigdy takiego odgłosu po prostu nie słyszałam, więc no to było taką nowością dla mnie i no, zupełnie inaczej się walczyło niż na innych zawodach, mogę tak powiedzieć. Czyli jednak Igrzyska Olimpijskie, tak jak niektórzy sportowcy mówią, to jest zupełnie inna impreza sportowa. Tak, jest zupełnie inną, patrząc na to, że właśnie faworyci najczęściej, znaczy często tak się zdarza, że odpadają i zawody wygrywają zawodnicy naprawdę tacy, o których nigdy nikt nie słyszał, albo właśnie tacy, którzy są na przykład no, pierwszy raz w seniorach i to takie jest naprawdę bardzo niespodziewane wszystko. Wróćmy do tej twojej walki. Przez pierwsze dwie rundy wydawało się, że masz wszystko pod kontrolą. Po drugiej rundzie prowadziłaś 9-3. W trzeciej rundzie do połowy też wydawało się, że wszystko jest pod kontrolą. Chyba na minutę przed końcem prowadziłaś 15-10. I nagle na tą minutę przed końcem, no właśnie, co się zdarzyło? Ciężko mi odpowiedzieć na pytanie, co się zdarzyło, bo ja sama do końca nie wiem, co się zdarzyło. No, wpadłyśmy trochę w taki chaos i tych kopnięć było zdecydowanie więcej niż w pierwszej i w drugiej rundzie. Miałam uczucie, jakby Chinka jakiś dodatkowy bieg włączyła, bo zaczęła zupełnie inaczej kopać, inaczej po prostu się poruszać niż wcześniej. No nie wiem, szczerze mówiąc, no ciężko mi to odpowiedzieć, bo ja też tej swojej walki jeszcze nie oglądałam, jeszcze jej nie oglądałam i ja zawsze po przegranych walkach... No, nie chcesz ich oglądać. Znaczy nie. Potrzebuję dużo czasu, żeby do tego podejść, obejrzeć i zanalizować. Na razie nie chcę sobie jakby, nie chcę sobie psuć, nie wiem, tego wszystkiego. Przyjdzie jeszcze czas po prostu na to, żeby to obejrzeć, zanalizować. No ale z tego, co właśnie, no, z tego, co pamiętam i z tego wszystkiego, no to po prostu miałam wrażenie, że nogi mi trochę odmówiły posłuszeństwa. No po prostu głowa chciała, ale nogi i ciało, no już nie wiem, jakby no nie chciały one po prostu. Tak, ja w takich zamieszaniach no, po prostu się gubię i nie wiem do końca, jak na to reagować i też no, nie bardzo słyszałam podpowiedzi mojego trenera kadrowego. No,
mogę powiedzieć, że bardziej słyszałam podpowiedzi z trybun, bo tam właśnie byłam przodem do nich i ten głos bardziej do mnie dochodził niż trenera, który siedział za mną. Też no, po prostu nie wiedziałam, co robić. Próbowałam właśnie tą sytuację jakoś obronić, ale tak no, nieskutecznie. I u nas jeszcze jest tak, że za kopnięcie w brzuch są 2 punkty, kiedyś był 1, więc tak naprawdę taka duża różnica punktowa no, nie świadczy o końcowym wyniku. Tak. No bo właśnie wystarczy 2 razy kopnąć celnie, no to już ta różnica robi się o wiele mniejsza. Więc tak naprawdę, no już nieraz tak się zdarzyło, że ktoś prowadził bardzo dużo, a przegrał minimalnie, bo nagle zaczął tracić te punkty, więc no taekwondo jest taką niespodziewaną dyscypliną i no nie można powiedzieć w drugiej rundzie, że ten ktoś na pewno wygra, no bo wszystko się może zdarzyć i trzeba czekać po prostu do ostatniej sekundy walki. Powiedziałeś, że głowa chciała, a nogi nie nadążały, nie mogły zrobić tego, co chciałaś, tak? Mhm. Oglądając walkę, rzeczywiście odnosiło się takie wrażenie. I czy coś byś w tej walce zmieniła teraz z perspektywy czasu? Czy w jakiś inny sposób byś się do niej przygotowała? Czy masz już jakieś takie przemyślenia? Mhm. Czy też nie? Każda walka tak naprawdę inaczej wygląda, więc ciężko założyć, że coś takiego na pewno będzie. No Chinkę już wcześniej też znałam, a o tym, że będę z nią walczyć, dowiedziałam się tak naprawdę na ostatnim zgrupowaniu, ponieważ wcześniej cały czas przygotowywałam się pod Marokankę, a następnie się okazało, że właśnie Japończycy dają swojego gospodarza, a gospodarz jest rozstawiony z numerem 4, przez co cała drabinka ulega całej zmianie. I no generalnie ja zostałam w tej samej ćwiartce, co miałam być, tylko że zmieniła mi się przeciwniczka. Zmieniła mi się na Chinkę, a no Chinka jest zupełną odwrotnością Marokanki, więc na ostatnim zgrupowaniu jeszcze musieliśmy jakby szykować taktykę pod tą Chinkę, a o Chince mało było wiadomo, bo nie startowała przez cały rok praktycznie nigdzie, więc nie było wiadomo, czy coś nowego kopie, czy ma inny po prostu styl walki. No więc zrobiliśmy tyle, ile mogliśmy na zgrupowaniu i po prostu trzeba było wszystko ocenić już w trakcie walki, jak to będzie wyglądać. Też mój osobisty trener z Warszawy też zrobił dodatkową analizę i mi też napisał dzień wcześniej, co powinnam robić. I przez pierwsze 2 rundy właśnie to działało, a w 3. rundzie Chinka jakby zmieniła też sposób walki. No już wtedy nie miałam ja ani mój trener, który siedział na krześle pomysłu, też co robić, no, jak reagować na jej kopnięcia, a tak naprawdę runda trwa 2 minuty, więc to nie jest bardzo dużo, więc wszystko się dzieje tak szybko i trzeba po prostu dostosować wszystko do przeciwnika. Tak, bardzo szybko trzeba dostosować się do nowej sytuacji. Tak, bardzo. No dobrze, no ten wynik rzeczywiście nie odzwierciedlał jakby tego, co się działo w tej walce, bo tak naprawdę przez 5/6 walki to ty prowadziłaś ją, kontrolowałaś i tylko w tym niesamowitym finiszu, tak jak mówisz, chaotycznym, Chinka zdołała cię pokonać, wypracować sobie tę przewagę. Myślałeś, że Chinka da radę pokonać następne rywalki i pociągnie cię do repasaży? Wierzyłaś w to? Tak, wierzyłam w to. Wierzyłam, bo Chinka jest naprawdę bardzo dobrą zawodniczką. Ona jest w rankingu olimpijskim na miejscu 8, więc no jest wyżej po prostu ode mnie. Chinka też jest brązową medalistką Mistrzostw Świata z 2019, więc ona ma dużo wyników na swoim koncie. No, następną walkę przegrała minimalnie, bo 8-9, więc to naprawdę bardzo blisko, a następną walkę miałaby z reprezentantką Rosji, więc te szanse, że będzie w finale, były bardzo duże. No, niestety nie udało jej się wygrać następnej walki, więc no, nie miałam szansy po prostu zawalczyć w repasażach. Żałujesz? Tak, bardzo żałuję, no po prostu no chciałabym spróbować zawalczyć o ten brązowy medal i
po prostu ja mam tak, że pierwsze walki moje są no, najgorsze, że tak powiem. Mhm. Później się rozkręcam z walki na walkę i walczy mi się o wiele lepiej. I uważam, że w drugiej walce może wyglądałoby to zupełnie inaczej wszystko. No tak. No to właśnie, to jest troszkę takie niesprawiedliwe, tak, że zawodnik przygotowuje się bardzo długi czas do Igrzysk Olimpijskich, a na samych Igrzyskach decyduje, tak jak w taekwondo, 6 minut, w których trzeba pokazać wszystko, co najlepsze i jedna przegrana może skutkować wyrzuceniem z zawodów. Tak, tak, to właśnie jest minus naszego sportu, jeśli o to chodzi. Że po przegranej walce tak naprawdę możemy się pożegnać no, z całym turniejem i te wszystkie lata przetrenowane i wszystkie zgrupowania i wyjazdy tak naprawdę no, w tym momencie się kończą i no, też nie mamy za bardzo wpływu na to, co później nasz przeciwnik na igrzyskach pokaże dalej. Znaczy igrzyska są taką jedyną imprezą, gdzie są właśnie repasaże, bo na zwykłym Pucharze Świata nie ma repasaży. Tak. I po prostu po wygranym ćwierćfinale już ma się zapewniony medal, a tutaj jeszcze jest walka o ten brązowy medal. Więc no, o tyle igrzyska są taką imprezą, że dają jeszcze możliwość tego tak dodatkowego medalu, ale właśnie jest taki wymóg, że nasz przeciwnik musi być w finale. No właśnie to jest coś takiego, co no niestety tak jest już u nas w sporcie, że mamy system pucharowy i po przegranej od razu odpadamy. Patrząc na inne sporty, które mają jeszcze jakby możliwość wystąpienia w innych konkurencjach albo właśnie patrząc na siatkarzy, że po pierwszym przegranym meczu nie odpali z turnieju, tak, tylko jeszcze mogli po prostu walczyć dalej o te medale i no właśnie to jest taki minus naszego sportu. Rozumiem, że masz niedosyt i chciałabyś jeszcze pokazać się więcej razy na olimpijskich matach. Tak, tak. Mam bardzo wielki niedosyt i też no, przykro mi po prostu, że nie dałam rady, znaczy, że nie dałam jakby, nie miałam możliwości o tak pokazać się na co mnie stać i co potrafię jakby w czasie walki robić. No i teraz właśnie jeszcze jak już wróciłam do domu i dalej oglądam te igrzyska, no to mam, no jest mi trochę przykro, że przed chwilą byłam tam ja sama w Tokio i też tych ludzi jakby mijałam w wiosce, a oni jeszcze tam walczą o swoje właśnie te marzenia, a ja po prostu miałam jeden dzień, w którym miałam start i później już to tyle. I właśnie jeśli, no ja po prostu będę chciała walczyć po prostu dalej i no, na Paryż też szykuję. Wiem, że będzie oczywiście ciężko patrząc na ten cały proces kwalifikacji, ale teraz po prostu będę chciała zostać z rankingu, żeby po prostu było trochę łatwiej. Zobaczymy jak pójdzie. Tak naprawdę igrzyska za 3 lata, więc to nie jest aż taki duży okres czasu. Tak, krócej niż zwykle. Tak, jest krócej niż zwykle, więc po prostu no, będę chciała jeszcze zobaczyć. W takim razie będziesz miała szansę zostać pierwszą zawodniczką taekwondo, która powróci na igrzyska. Pierwszą reprezentantką Polski. Tak, tak, jeszcze tak się nie zdarzyło u nas, więc no po prostu dam z siebie wszystko, tak jak zawsze daję i zobaczymy jak będzie, ale no, chcę walczyć o swoje marzenia. Z pewnością. A jak skomentujesz wyniki twojej kategorii wagowej? Dwukrotna mistrzyni olimpijska Jade Jones bardzo szybko odpadła, a wygrała właśnie młodsza od ciebie zawodniczka, Amerykanka Zolotić, tak? Tak, tak, zgadza się. Ja uważam, że na Brytyjce ciążyła bardzo duża presja, bo tak naprawdę w taekwondo jeszcze nikt nie zdobył 3 złotych medali igrzysk olimpijskich z rzędu i ona chciała być pierwszą właśnie taką osobą i no niestety jej się to nie udało, bo odpadła już w pierwszej walce z Alizadeh, z Iranką, która startowała jako refugee team. Tak.
No jakby nie patrzeć, coraz częściej tak się zdarzało, że dziewczyny zaczynały wygrywać z Brytyjką, bo po prostu no, każdy analizuje swoich przeciwników i też wiadomo mniej więcej, co robi w trakcie walki, więc też no, to było trochę... No tak się właśnie obawiałam, że tak może być, że ona nie wygra. A jeśli chodzi o Amerykankę, no to Amerykanka aktualnie ma trenerów Brytyjki. To samo chciałem powiedzieć, że tak. Jak rozmawiałem z prezesem Muxu Białe Tygrysy Fryderykiem Wróblem, to właśnie mówił, że cały sztab, który doprowadził dwukrotnie Walikę Jones do tych medali złotych Igrzysk Olimpijskich w Londynie i w Rio, obecnie pracuje z tą Amerykanką, która została złotą medalistką w Tokio. Tak, zgadza się. Tam ona już z nimi współpracuje tak od 2 lat jakoś, tak? I my tam byliśmy na zgrupowaniu rok temu i było po prostu czuć ten sam styl prowadzenia treningów, co w Wielkiej Brytanii, tylko po prostu atmosfera była trochę inna niż w Wielkiej Brytanii. Ale tak, jeśli chodzi o te wszystkie typowe treningi i o tą dynamikę, no to było widać, że prawie to samo, co w Wielkiej Brytanii, i Amerykanka też bardzo dużo, zaczęła ostatnio dużo sukcesów odnosić i no jest w dobrej formie, więc no nie zdziwiłam się, że wygrała. Jak już była w finale z Rosjanką, no to już byłam pewna, że Amerykanka wygra. Mhm. Czyli nie zaskoczyły Cię te wyniki? Nie. To są dziewczyny, które no często robią wyniki na zawodach typu Grand Prix, czy na Mistrzostwach Świata, i też one są w topie, jeśli chodzi o ranking olimpijski. No, Amerykanka wprawdzie z turnieju kwalifikacyjnego się dostała, ale no, była chyba 7 w rankingu, więc niewiele jej zabrakło. Więc, no, można było przewidzieć, kto będzie. Mhm. A sądzisz, że gdyby doszło do takiej walki twojej z Rosjanką, czy z Amerykanką, miałabyś, jak oceniasz swoje szanse na wygranie takiej walki? W sumie walczyłam i z Rosjanką, i z Amerykanką. Z Rosjanką raz w życiu walczyłam, przegrałam 1 punkt o medal na Grand Prix we Włoszech. Z Amerykanką walczyłam no, nawet w tym roku w Bułgarii na Pucharze Świata. No, przegrałam z nią wprawdzie, ale tam ten wynik nie był bardzo duży i no, postawiłam jej się, i jak oglądałam tą swoją walkę, no to no, bardzo, bardzo dobrze z nią walczyłam, mogę tak powiedzieć. A jak byliśmy na zgrupowaniu w Stanach, no to też z nią walczyłam sparingowe walki i no to przeważnie ja wygrywałam, więc tak naprawdę, no tak jak już mówiłam, każda walka jest inna. I po prostu też dyspozycja dnia też bardzo na to wpływa. I to nie tak, że ja bardzo odstaję od tych dziewczyn. Z większością już walczyłam i te wyniki naprawdę były bardzo zbliżone. Tylko po prostu no, brakło 1 punktu albo właśnie tam 30 sekund dodatkowych i tak czasami bywało. Czyli Patrycja Adamkiewicz absolutnie wierzy w to, że może być medalistką Igrzysk Olimpijskich. Tak, wierzę. Bardzo dobrze, bardzo się cieszymy. No dobrze, zostawmy ten twój turniej, a wróćmy jeszcze do wioski olimpijskiej. Powiedz, kogo z naszych reprezentantów z innych dyscyplin, z kim tam miałaś kontakt i kogo najbardziej podziwiałaś, z kim tak najlepszy kontakt złapałaś? No szczerze mówiąc, ja jak wyjeżdżałam na trening o 14.30, no to wracałam dopiero o 18.30 do wioski, bo pół godziny jechaliśmy w jedną stronę, pół godziny w drugą, jeszcze trening trwał półtorej godziny i tam jeszcze na miejscu czekaliśmy długo, więc te dni mijały mi bardzo szybko. Też nie miałam możliwości spotkać wszystkich sportowców, no bo jak już mówiłam wcześniej, były te różnice, ale w moim mieszkaniu były dziewczyny ze strzelectwa, więc wszystkie dziewczyny, które brały udział w zawodach, jeśli chodzi o strzelectwo, no to poznałam i z każdą dziewczyną miałam bardzo dobry kontakt. Również dziewczyna z podnoszenia ciężaru do nas doszła do mieszkania, więc z nią również. Jeśli chodzi o to wszystko, no to bardzo często też tenisistów polskich mijałam.
Nawet na otwarciu oficjalnym siedzieliśmy wszyscy w takim wielkim pokoju misji i oglądaliśmy transmisję po prostu z otwarcia, no bo ja niestety nie mogłam iść. Zbyt szybko startowałam. Tak, tak, tak. Dużo osób właśnie co startowało następnego dnia albo dwa dni później nie szło, więc oglądaliśmy wszyscy razem transmisję. I wtedy na tej transmisji przyszedł się do mnie trener siatkarzy naszych i właśnie zaczął do mnie rozmawiać, rozmawialiśmy po angielsku i pytał się właśnie o mój sport, o to skąd jestem, jak to wszystko wygląda i właśnie on mi powiedział, że to jest właśnie bardzo niesprawiedliwe, że oni mają 2 tygodnie turniej i co drugi dzień mają start, a my po prostu 6 minut i to może decydować o całych igrzyskach. I no niestety tak jest u mnie w sporcie i on też właśnie to tak przeżywał, że tak u nas jest. No tak, ale znając już dalszą historię z igrzysk, no to ci siatkarze, którzy byli stawiani do tego medalu olimpijskiego, też zawiedli i po raz piąty nie zdołali pokonać tej klątwy ćwierćfinału. Także jak to właśnie jest być sportowcem, olimpijczykiem, który tak jak ty, byłaś na początku, nie wiem czy dochodziły do was te informacje od kibiców z Polski, którzy no, długo musieli czekać na pierwszy polski medal, bo dopiero w 5 dniu bodajże, jeśli dobrze pamiętam, czy w 6. Był ten medal. Czy to w jakiś sposób wpływa na sportowców przebywających na igrzyskach? Myślę, że bardzo wpływa, ma to bardzo wielki wpływ, ale też no nie wiem jak, na każdego pewnie inaczej to wpływa, no bo też na przykład ktoś może się zupełnie odciąć od portali społecznościowych i przed startem w ogóle ich nie używać, ale na przykład ja po swoim starcie no bardzo często czytałam po prostu jakieś posty na temat całych igrzysk, jak to ludzie komentują właśnie, że jeszcze nie ma żadnego medalu i że po prostu kogo my tam wysłaliśmy. I to no myślę, że to bardzo wpływa, no bo każdy zawodnik jedzie na igrzyska po prostu po medal. No to jest spełnienie marzeń, no to wiadomo, że nie jedzie się tam po prostu przejechać. No ale no niestety taki jest sport i raz się wygrywa, raz po prostu się przegrywa, no bo no, niestety każdy sportowiec nie może zdobyć medalu, a każdy by chciał, więc po prostu o tym decydują czasami na przykład setne sekundy, patrząc na takie właśnie sporty, gdzie ten czas jest ważny. No i no, ja na szczęście przed startem nie widziałam aż tylu takich postów, ale jak już po starcie, już tam był już któryś kolejny dzień igrzysk, no to tych postów coraz więcej się pojawiało i ciążyło, tak, tak. Więc no, to też jest plus tego, że się startuje na początku, bo właśnie. Nie ma aż tylu takich postów. A jak wyglądała atmosfera w ekipie polskiej w tym 5 dniu, kiedy jeszcze nie było tych medali? No, myślę, że każdy też był taki nerwowy, bo każdy chciał pokazać się z jak najlepszej strony i po prostu no, trochę było widać, że takie spięcie, bo jak na przykład na dole w naszym bloku oglądaliśmy transmisję, no to no, tak było widać na przykład jak ktoś przegrywa, no to taki zawód i takie no, niespełnienie po prostu, patrząc też na to jak Ola walczyła, no to też bardzo, bardzo liczyła na medal i no, wszyscy liczyliśmy na medal, ale też się niestety nie udało i później ta atmosfera no, była smutna, że tak powiem. I było czuć taki smutek, no ale my już na drugiego dnia wyjeżdżaliśmy, więc też no, nie odczułam tego aż tak. Ale no, jakby w naszym locie powrotnym, no to lecieli ci zawodnicy, którzy już startowali i no, przegrali niestety też, bo nasi koszykarze 3x3 też tak. Razem z nami wracali, no to tak było widać, że wszyscy są tacy przygnębieni i tacy no niespełnieni po prostu, a patrząc na to, że tam siedzieliśmy na lotnisku, to akurat przyleciała nowa ekipa z Polski na igrzyska i tak się wymijaliśmy, że oni jeszcze mają szansę, a my już wracamy do domu. Właśnie, czy z tej perspektywy czasu nie żałujesz, że na przykład taekwondo nie jest w 2. tygodniu, kiedy na przykład startują lekkoatleci i tu akurat no, znacznie poprawił się ten nasz dorobek olimpijski?
W Rio tak naprawdę taekwondo było pod koniec. Teraz zrobili taekwondo na początku, więc no, też tak nie wiem, kto ustala te grafiki. No, właśnie to są plusy i minusy, bo jakby taekwondo było pod koniec, no to też by ciążyła taka właśnie ta presja tego, że już tyle medali i że już też się nie możemy doczekać, więc tak najlepiej jakby właśnie taekwondo było w środku. Nie na początku, nie na końcu, najlepiej by było w środku, ale to też oczywiście nie mam na to wpływu. Jasne. No też patrząc, no lekkoatletyka jest takim sportem, no, gdzie bardziej jest transmitowana i tak naprawdę no o taekwondo dużo nie było pewnie w telewizji, jak były no, walki. No nie, generalnie tak. chyba nie. Tylko były nasze walki puszczane z tego, co wiem. Ale wielu jarocznijaków zrywało się o tej 4:30 czy nawet wcześniej, żeby obejrzeć Patrycję Adamkiewicz. Także na pewno było to dla wszystkich kibiców ogromne przeżycie. I za to dziękujemy, że dostarczyłaś nam takich doświadczeń, doznań. Że oczywiście, tak jak wszystkim, trochę żal, że nie mieliśmy okazji obejrzeć się po raz kolejny. No ale mamy nadzieję, że w Paryżu nadrobimy to. Tak, ja również bardzo, bardzo dziękuję wszystkim kibicom, którzy właśnie wstali o tej 4:24 dokładnie i chcieli po prostu obejrzeć moje zmagania. No niestety właśnie tylko o tej godzinie niestety mogłam zawalczyć. Szkoda, że nie mogłam też później. Ale mam nadzieję, że więcej osób też jakby zobaczyło, jak wygląda taekwondo i w Paryżu tych walk będzie więcej. A czy byłaś mocno zestresowana przed tym występem olimpijskim? Mhm. Czy już wcześniej czułaś tą atmosferę, że to są inne zawody niż wszystkie pozostałe, w których startujesz? Miało to jakiś wpływ na ciebie, czy nie? Myślę, że miało wpływ. Generalnie na każdych zawodach się stresuję i na tych również się stresowałam, ale no nie chciałam też sobie jakby wmówić, że to jest coś innego, że to są po prostu zwykłe zawody, takie jak zawsze, ale wiadomo, czasami my chcemy coś wprowadzić do naszych myśli, ale no nie do końca to się nam udaje. I mimo tego, że nie chcemy się stresować, to i tak się stresujemy. I tak łatwo powiedzieć, nie stresuj się, ale no tak się nie da. I no tak. Tak, jak już się tam było, no to było czuć zupełnie coś innego. Przed twoim startem rozmawiałem z twoją byłą trenerką Józefiną Nowaczyk w Rubeli i ona przypomniała, że ty już byłaś na igrzyskach, tyle że były to młodzieżowe igrzyska na Tajwanie, jeśli dobrze pamiętam. Tak? W Chinach. Tak. Czym się różnią te igrzyska młodzieżowe, na których byłaś, od tych prawdziwych igrzysk? Na pewno na młodzieżowych igrzyskach nie ma takiej jakby wielkiej otoczki mediów i takiej... Uważam, że to właśnie jest takim znacznikiem, że nie ma takiej otoczki mediów, tak jak na tych igrzyskach już dla dorosłych. No generalnie, jeśli chodzi o samą wioskę olimpijską, to była bardzo podobna. I same zawody też w pewnym stopniu były bardzo do siebie zbliżone. Tylko po prostu tam byli zawodnicy do 18 roku życia, a tutaj tacy już właśnie profesjonaliści wszyscy i o wiele starsi i bardziej doświadczeni. I myślę, że na młodzieżowych igrzyskach to jest taka bardziej, nie wiem, zabawa, że tak powiem. I taka przygoda, po prostu taka młodzieńcza przygoda, można to tak powiedzieć. No ale tam też był stres, tak jak na każdych zawodach, więc no, tak można powiedzieć, że miałam pewne doświadczenie, jeśli chodzi o igrzyska, ale tak nie do końca, bo to zupełnie też inaczej pewnie wpłynęło na mnie, bo wtedy też miałam 16 lat, teraz mam 23, więc też bardziej jestem dojrzała i bardziej rozmyślam o tym, no na przykład co się dzieje w trakcie walki, a wtedy no to po prostu jak miałam możliwość, to kopałam, więc te walki są no bardziej są rozpracowane wyglądają i wyglądają inaczej, tak.
Mając już te wszystkie doświadczenia i swój debiut olimpijski za sobą, myślisz już o drodze do Paryża? Oczywiście, że myślę. Chociaż teraz aktualnie mam wakacje, pierwsze wakacje od no nie pamiętam ilu lat, więc też chcę jakby wykorzystać to, że mam chwilę teraz dla siebie, dla rodziny, dla znajomych, tak żeby już wrócić później na typowo tory przygotowawcze do kolejnych igrzysk. No aktualnie właśnie potrzebuję typowo takiego odpoczynku i fizycznego, i psychicznego, bo to jest bardzo ważne. No oczywiście od września wracam już do wszystkiego, jeśli chodzi o przygotowania do igrzysk, tak żeby po prostu zrobić jeszcze większą robotę niż teraz. Mhm. Czyli teraz przed tobą miesiąc wakacji. Tak, tak. Oczywiście ja jestem taką osobą, która jak no, nie robi nic przez załóżmy 5 dni, no to już się nudzę i muszę coś porobić, więc no takie wakacje będą, ale na pewno coś będę robić, jeśli chodzi o, no chociażby, no aktualnie jestem tydzień w domu, ale też trenuję po prostu dla siebie, typu tam właśnie biegam, czy jeszcze na rowerze, tak po prostu, żeby też złapać inne sporty. No tak. Dobra. To co, trzymamy za słowo, że będziesz tą pierwszą polską taekwondzistką, która powróci na igrzyska i mając te doświadczenia z igrzysk w Tokio, wykorzystasz je i powalczysz więcej z tych walk niż jedną. Tak, tak. Ja też mam taką nadzieję i no, będę się bardzo starać po prostu, żeby spełnić kolejne swoje marzenia i żeby pokazać, na co mnie stać. Tego ci życzymy.